dobry kochani, chociaż powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo jest już około 18 i dopiero teraz mam chwilę, żeby pogadać po prostu do Was. Od rana jestem tak zabiegana, jak widzicie, mam dzisiaj znowu bezmakijażowy dzień, ale mam różowe włosy, udało mi się wziąć prysznic rano i półkankę sobie nałożyłam z Joanny, tę różową, i mam różowe włosy tak na parę dni, ale wracając do tematu, załatwiłam mnóstwo rzeczy, a najważniejszą z nich było wysłanie wszystkich paczek nagród z ostatniego konkursu i z rozdania Kiko, więc mam nadzieję, że przed świętami wszystko będzie, bo no wiecie, jak teraz jest z kurierami, różnie, jest jeszcze sporo czasu do świąt, bo kurierzy powinni pracować z dnia na dzień, no ale wiadomo, w każdym bądź razie. Siadam teraz, otwieram kalendarze i zabieram się do pracy. Dzisiaj nadal pracuję, ale zabieram się za porządki i tak dalej. Najpierw muszę zrobić paznokcie przede wszystkim i to nie dlatego, że są brzydkie, chociaż są brzydkie bardzo, ale muszę je skrócić, bo są tak długie, nie miałam czasu w ogóle się nimi zająć już od bardzo długiego czasu. Są tak długie, że przeszkadzają mi po prostu w porządkach, w codziennych jakichś czynnościach. Tu już mi się coś dzisiaj ułamało, więc no katastrofa. Trzeba je po prostu skrócić i cokolwiek z nimi zrobić, żeby wytrzymały. No i właśnie zabieram się za porządki, za wykończenie drzewka mojego, czyli ubranie je do końca, choinki i takie tam. No i będziecie mi pewnie towarzyszyć w tym wszystkim. Kalendarze, no to tradycyjnie Sephora. Zaczynam od tego, bo ten jest po prostu najmniej ciekawy. Numer 19. Pod 19, o coś jest, słuchajcie, jakiś kosmetyk. I to jest produkt do brwi. Uniwersalny, aha, taki do utrwalania brwi chyba. No nie jestem w stanie otworzyć, jestem. Aha, czyli to będzie taki wosk do stylizacji brwi. Fajnie, nareszcie jest jakiś kosmetyk i to spory, powiedzmy. Dobra, Sephora, wybaczam. Dzisiaj jest ok. Tutaj 19, tu mamy 19. I cóż znajdziemy w Douglasie? A w Douglasie, nie wiem co to jest, wygląda to na pomadkę, tak, balsam do ust, ale z jakiej firmy, piszę tutaj, z EOS, o, EOS, super, powiem Wam, że nie wiedziałam, że mają takie normalne, myślałam, że to te klasyczne tylko kuleczki, no, Sephora, ucz się. Naprawdę Sephora, ucz się, bo Douglas tutaj pobił wszystko. Czekoladki. Czekoladka numer 19. Jaki reniferek fajny. I jest bałwanek. Odkładam sobie. No i dostawci. Stawcia tam sobie leży tam. I patrzy. No stawcia twój. No twój kalendarz jest. Nie przychodzisz dzisiaj? Nie wiem, obserwuje mnie tak z wysokości. Wołowinka tutaj jest. Wołowinka. Kot dalej patrzy. Podejdziemy tam do niej. Czemu nie przyszłaś na otwieranie kalendarzy, co? Twoje to jest. No twoje. Leniuchujesz tylko. Chodź tu. No. No teraz to już oczywiście tak, nie? Raz, dwa. Co, dobre? Warto było zeskoczyć z legowiska? Warto było? No pewnie, że tak. Pieszczoch, to mój pieszczoch taki. Bo chciałabyś jeszcze, nie? No pewnie, że tak.
Ale co robi się tuli? Bo chce jeszcze, bo chce jeszcze. Za mało jeden, za mało. Topisz, Czachu? No wszędzie się potulisz, tak? No. Też macie takie głodomorki? Wiecznie głodne? Aj, kotku. Ej, chciałam Wam jeszcze coś pokazać, bo byłam dzisiaj na zakupach, musiałam skoczyć do Rossmana. Nie patrz, Stefania, bo to jest prezent dla Ciebie. Wiesz, na święta nie możesz widzieć wcześniej. Ona się obraziła. No. Foch. Koci foch. No nie może, no. Co takie złości? Wracając do tematu, byłam w Rossmanie, musiałam coś tam kupić i znalazłam w promocji takie zabawki dla zwierzaków, to kupiłam Stefanii, a to kupiłam psiakom, bo jadę do schroniska za kilka dni z taką paczką świąteczną, z kocami, z takimi rzeczami niezbędnymi. To nie jest Twoja zabawka, zostaw. No nie jest Twoja, no. Musisz się podzielić z innymi zwierzakami. Inne też potrzebują. Zostaw. 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 Puść. No. I takie są fajne. I one kosztują chyba 7,90, 7,50, jakoś tak. Więc nie jest to droga zabawka. Patrzcie, jak świetnie wygląda. To do psiaków. A do kotełów takie. Myszki. Nie patrz. Pod choinką znajdziesz. Wiesz? Okay. Trwało to wieki, ale na szczęście paznokcie są już zrobione. Krótkie i ludzkie. Nie ma już szponów. Mogę wreszcie normalnie funkcjonować, sprzątać. Nic mi nie będzie przeszkadzać. Poważnie, ostatnio już mnie tak zaczęły denerwować, że po prostu. No ale wiadomo, to zajmuje sporo czasu. A teraz przed świętami też jakoś nie mogłam się nigdzie dobić, żeby ktoś mi paznokcie zrobił. A jeżeli będziecie pytać, co to za kolor, bo jest on taki bardzo naturalny, zrobiłam sobie taki miks. Mam z Neonail mam bazę, na to mam takie trzy w jednym z M-Nail i jest to odcień 15 Easy, właśnie taki bardzo naturalny, a na to mam jeszcze Hardtop z Neonail również. No, to teraz zabieram się za choinkę. Pani w kuchni. Kot też w kuchni. Chcesz kurczaka? Jeszcze nie ma tam w miseczce. Ale już myśli, że tam nałożyłam. Nie, Osia? Ba. Ugotowałam jej indyka. I teraz będzie radość wielka. No pokaż, jak to ładnie dziękujesz. Tak pięknie dziękujesz. No tak, dziękujesz. Proszę. Kinda cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play. What a wonderful day. Mm-mm. Your white cheeks are so hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Come along out and play. What a wonderful day. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and... No i moja klasyczna.
klasyczna choinka jest gotowa. Tak jak Wam mówiłam, grzebi się z tym strasznie, bo każdy element ma swoje miejsce, wiecie. Tak po prostu pedanci mają, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja jeszcze dodatkowo jestem elfem, przynajmniej byłam chyba w jakichś poprzednich wcieleniach, więc staram się, żeby było ładnie. Z takich moich ulubionych elementów, no to zdecydowanie te tutaj łyżwy. Widzieliście je na miniaturce w ostatnim filmiku. Mam je już chyba z 2 lata kupione w TK Maxie. No, droga była ta ozdoba, ale najbardziej mi się podoba. Lubię też te reniferki, które przywiozłam w tamtym roku. Te bombki, które kupiłam w Tigerze w tym roku. To teraz mi się spodobało. Te gałązki, które dodałam, takie oblodzone. Jedna gałązka 7 zł w kwiaciarni. A bardzo fajnie tutaj się prezentuje. Mikołaj też jest fajny. Te wszystkie takie miśki. Albo ten misiek. Strasznie je lubię. No i oczywiście lubię pierniki na choince, bo to jest zawsze taki naturalny, fajny element. One są oczywiście już stare, więc wiadomo, nikt ich nie zje, ale ładnie wyglądają. Pewnie będą też w przyszłym roku na mojej choince. No i tak się prezentuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Na dzisiaj już będę kończyć tego vlogmasa, bo jest już bardzo późno. Nie wiem jeszcze, czy coś będę robić dzisiaj. Muszę sobie wszystko poplanować, poukładać, więc żegnam się z Wami. Tu się z Wami żegnam. Pa, pa. Dzięki za oglądanie i do jutra. Cześć!